Witam serdecznie, szanowni widzowie. To oczywiście ja, Lemi z kanału Hardkorowej Parki i witam was serdecznie w kolejnym odcinku waszej ulubionej serii Kariera Frajera. To oczywiście Peter, menedżer FC Barcelona, niezmiennie od kilku sezonów. A my zróbmy szybkie przypomnienie tego w ogóle, co się działo i co jeszcze przed nami w tym odcinku. Zaczęliśmy kolejny sezon. Słuchajcie, od zwycięstwa. W ogóle to wam pokażę najpierw, może ci, co są nowi dla tej serii. W ogóle wam wyjaśnię, że tutaj tylko i wyłącznie symulujemy pojedynki, tylko i wyłącznie, nie gramy żadnych innych meczyków. Jest to seria, gdzie jestem, bawię się tak naprawdę we właściciela, może nawet nie klubu, mnie wyrzucają. Po prostu jestem trenerem, coachem, menedżerem, zajmuję się transferami i tak dalej, słuchajcie, więc zacznijmy biuro. Moją karierę, więc na razie to wygląda tak, że musimy zobaczyć sezony. Tu jeszcze nie było dostępne, więc mieliśmy tak. Zaczęliśmy od sezonu 2014-15 i tak już trzy sezony zaliczyliśmy, gdzie udało nam się wygrać ligę za każdym razem. Więc jak widzicie, mamy kluby, jeden ciągle z FC Barceloną. Mamy trzy tytuły ligowe. Udało nam się wygrać raz Puchar Krajowy i raz Ligę Mistrzów, więc nie jest najgorzej. Przechodzimy do czwartego naszego sezonu, gdzie bronimy tytułu. Oczywiście już po raz trzeci. Nie mylić z tym, że nie bronimy tytułu po raz czwarty. Czasami, którzy mylą, to nie, my bronimy tytułu po raz trzeci. Pierwszy raz musieliśmy go zdobyć. I oczywiście bronimy też Ligę Mistrzów. Słuchajcie, zobaczmy nasz skład. Ostatnio mieliśmy problemy z bramkarzem. Neymar odszedł. Tutaj się was pytałem, jak się wymawia prawnie nazwisko tego bramkarza, Courtois, jakoś tak mi to wyjaśniliście. Coś tam w komentarzach było. No nieważne, no bramkarz to bramkarz, słuchajcie, jak się go tam wymawia, tak się wymawia. Pies go tam walił. Mamy całkiem nieźle obstawiony atak. Messi, Neymar, tu jest wszystko dobrze. Götze tutaj z tyłu ładnie sobie daje radę, strzela bramki. Alba w zeszłym sezonie strzelał dużo, nie wiem jak w tym będzie grał. Piszczek, słuchajcie, no mamy całkiem najgorzej, nawet zobaczcie, w rezerwie ciągle jeszcze, jest Iniesta. Iniesta zazwyczaj gra za Hazarda, więc to nie jest tak, że Iniesta jest na ławce, no ale powiedzmy, że mamy tu prawe i lewe skrzydło, zobaczcie, Bale'a obstawionego, jakiś tutaj środkowy pomocnik sobie tam biega, jakiś napastnik nawet już jest młody, jacyś obrońcy, no coś tu się dzieje. Tutaj widzę, mamy obrońcę, nie, ktoś pomocnik defensywny. Kontuzjowany Piqué jeszcze, zobaczcie, który jest, który musi właśnie wskoczyć gdzieś, o właśnie tu. No jest ławka rezerwowych, ma kto grać, więc może bramkarza jakiegoś rezerwowego nie mamy dobrego, ale nad tym też możemy popracować, słuchajcie moi mili, więc my może przejdźmy do naszego kolejnego meczu. Skład myślę, że jest dobrze ustawiony. Gram jako gość. Pogoń Szczecin. O, Getafe grało z Pogonią Szczecin. No proszę, ciekawe bardzo. Polski ślad. No, ja obstawiam, że w tym sezonie będzie bardzo, bardzo ciężko obronić tytuł. Ta moja drużyna już w przednim sezonie już nie było to, co miało być. Messi z Neymarem coś nie grają, powiem wam przepraszam. Właśnie Götze strzela bramki teraz. No i chyba się uda. No. Ja mam szczerze na dzień dobry, 1-0. To nie jest źle, tym bardziej, że graliśmy na wyjeździe. Za chwilę muszę sprawdzić w ogóle, co tu jest grane, bo mamy tak, biuro, już tu widzę, że skład. Konferencja prasowa, to jest po pierwsze. Tu moją drużynę muszę trochę zmotywować, gramy z Juventusem. Wow. No i Tello. Christian Tello. A nie najgorszy, 80 ma overalik, napastnik, więc no, coś tam gra. Słuchajcie, nasi tu zawodnicy nie są w najlepszej formie, to raz. Dwa są bardzo zmęczeni, ale może odpocznę teraz po tym meczu. Gramy Copa Euro. Mamy finał turnieju Copa Euro w tym roku. A takie coś jeszcze nie graliśmy, chyba dlatego, że wygraliśmy Ligę Mistrzów. Ale dlaczego ponad Juventus na przykład? Może były jakieś eliminacje? Nieważne, gramy w tym finale, więc miło by było zgarnąć nowe trofeum w naszej karierze. Juventus, europejskie puchary. To ciekawe. Tak, przełożone spotkanie odnośnie sprzedaży. Wow. Sytuacja, w której stawia nas
Eden Hazard jest mniej niż idealny. Mam jednak nadzieję, że jako menedżer podejmie pan właściwą decyzję, dlatego też udzielamy pozwolenia na samodzielne zdecydowanie o przyszłości zawodnika. No ja bym nie chciał go sprzedawać, ponieważ on jest świetnym zamiennikiem. Ja nawet mogę więcej dać pograć w tym sezonie. Więc myślę, że on tu by się nadawał. Więc na razie niech pogra. Nie chcę zmieniać, nie wiem. Cisnąłem. Dobrze, to grajmy. Choć w sumie tego Piquet już to mogłem wypuścić. Jest Di Maria z prawej strony. Tak jest. Oni tam się z Bale'em wymieniają co jakiś czas. No pięknie, Goetze. Jednak coś, kurczę, gramy. Bardzo dobrze. Utrzymać wynik, nie stracić bramki? No właśnie, nie stracić bramki do połowy, chciałem powiedzieć. No i Iniesta wchodzi, pięknie strzela. Słuchajcie, Tevez nam puknął bramę. Śliczny Tevez, chyba ten Tevez. Cholera wie, no Neymar z karnego, 4-1, słuchajcie, pozamiatane, więc chyba trofeum zgarnęliśmy, co czy nie? Dzisiaj upływa, więc powiedzmy, że... Bo ciągle prowadzimy jeszcze reprezentację Polski, przypominam, ale tutaj oczywiście... Aha, lewy jest kontuzjowany, trzeba go usunąć, jakiegoś napastnika trzeba dać, no to dawaj Milik pograć, to nie ma problemu. Zobaczmy w takim razie, nagroda z turnieju, dostaliśmy co? Bańkę 700. Pięknie. Pięknie. To już jest coś. Zawsze się przyda. Wiecie co? Na razie możemy przejechać do kolejnego meczyku. Ja muszę szybko wejść do biura i zobaczyć. A propos... Kontrakty. O, właśnie. Kontrakty, słuchajcie. Tutaj nie po... A, tam nieobecny zawodnik. To jest ok. Chodziło mi o kontrakty. Chciałem sprawdzić. Właśnie. Właśnie. Tu jest problem. Messi. Kończy się kontrakt. Jest prośba o transfer, ale ja... Nie będzie rozmawiał o nowym kontrakcie. Ja go zostanę... Nie wiem. No. Kurczę, mógłbym go sprzedać. Słuchajcie, dobra. Najpierw Messi i Neymar. To są dwie podstawy dla mnie tutaj. Messi. Wow. Grubo, 450 tysięcy. Ja bym mu zaplanował 550 i na 3 lata, żeby podpisał. Kluczowy zawodnik. Nawet premię za bramkę mogą dać 5%. Więc zaproponuję mu ten kontrakt. Neymar. Jemu również bym podrzucił na 380 na 3 lata. Oczywiście kluczowy zawodnik i 5%. Próbuję. Próbuję. Tu jeszcze jest... Ma... Ten zawodnik akurat na nim mi wielce nie zależy. Słuchajcie. Jakoś on mi tutaj zbytnio nie jest potrzebny. Cofnę się na razie, to jest raz. Transfery, słuchajcie. Bo jakiś tutaj... Nie mam zamiaru robić wielkich 7 tysięcy. Trochę mało. Trochę mało na nowe. Ja tam trochę, troszeczkę, kurczę, kasy walnąłem im. Ja wiecie co, jeszcze pomyślę sobie. Biuro, nie chcę tam biuro. I tutaj fundusze. Mogę poprosić o dodatkowe fundusze. I teraz tak. To jest chyba 10 baniek, jak nie wiem. Ja tyle nie chciałem. Chciałem 5 baniek. Nie, to nie 5. To jest raz, dwa, trzy razy. Tak, to jest 5 baniek, słuchajcie. 5 milionów by wystarczyło. Myślę, że tak. Myślę ofertę. W razie czego, gdyby nam pieniądze były potrzebne. Więc Hazard nie chce w ogóle z nami rozmawiać o przedłużeniu kontraktu. No dobrze. Nie chce rozmawiać, to nie chce rozmawiać. To nie znaczy, że może u nas zostać. Najwyżej po prostu później odejdzie. Za free. Ja wam powiem szczerze, że opłacę. No mogę go sprzedać, tak, tak dalej. Ale lepiej go przytrzymać. Nawet jak go sprzedam, słuchajcie, to i tak kasy nie zabiorę ze sobą na następny sezon. To jest właśnie durne. Zresztą na przykład, jakbym, powiedzmy, zawodników sporo posprzedawał, niepotrzebnych. 200 milionów miał i chciał je przerzucić na następny sezon. Po prostu te pieniądze mi nigdy nie przechodzą. Widzę Messi, Goetze, Hazard strzelają bramki, więc wcale aż tak źle się nie czuje Hazard tutaj na razie, póki co.
Zobaczmy odpowiedzi, słuchajcie. Więc akceptujemy ofertę, tak? Jak się nie mylę, to zaakceptowałem. Więc powinienem mieć już dodatkowe 5 milionów. Zgadza się, ja jeszcze sobie to przeleję w tą stronę. Żeby mieć na nowe pensyjki, jakby co, bo to różnie bywa. Teraz będziemy mieli pojedynki naszej reprezentacji. Zobaczmy. Jak nie stać? Jak nie stać? Co ty mi tu Messi pierdzieli? Stać. 550, 3 lata. Prawy zawodnik 5%. Jak nie stać? Co ty pierdzieli? Dobra, na razie zostawmy, tak jest. Tego w zasadzie byśmy mogli się pozbyć. 6,5 bańki by wpadło. On nam za bardzo nie jest potrzebny. Zaakceptujemy ofertę. Może inaczej. Kontroferta, słuchajcie. Kontroferta, dlaczego? Możemy się pocenić troszeczkę, nie? Dajmy banieczkę. Dlaczego by nie? Co nam to szkodzi do cholery jasnej wreszcie, nie? Co my tu mamy? Oferta transferowa. Jest do przyjęcia. A widzicie? A jednak. Czyli mamy znowu troszkę kasy. Dobrze. Przyda nam się na te pensje. Bo tam grubo idziemy po bandzie. Tu jeszcze jedną wiadomość mamy. Zawodnik sprzedany. Dobrze. Już jest ok. Więc już mogę wejść w transfery, finanse i już troszeczkę dorzucić. O, zobaczcie. Mamy sporo pieniążków na te pensje. Tak, żadnych zawodników nie planuję kupować, więc póki co na razie zostawię to tak, jak jest. Patrzę tutaj. Głośne transfery. Tak, żebyśmy trochę kasy wydali. Nie powiem. Chelsea trochę tam kasy przyjęło i jestem teraz ciekawy na ruch Chelsea. Czyli faktycznie nikogo nie kupią drogiego? Mi się wierzyć nie chce. Tego bramkarza, który tam mi wyciągnęliśmy i co? Nikogo nic nie zakupią? Aż coś nieprawdopodobnego. No na to by wychodziło, że jednak nie. Zobaczmy biuro. Oferta odrzucona. Bo co? Bo? Aha. Też jestem głupi. Właśnie, też jestem głupi. Przecież tu muszę mieć jakieś pieniądze. O. Zgadza się. O, właśnie. Potrzebuję z bańkę mieć. Właśnie, bo potrzebuję przecież opłacić ten kontrakt. Przecież ja potrzebuję ten kontrakt opłacić. Zgadza się. Sorry, Neymar, ale jeszcze raz tutaj do ciebie skoczę. Daję tyle więcej, słuchajcie, o 100 tysięcy aż więcej, dlatego że chcę z nimi przedłużyć o 3 lata, nie o 2 lata. Od razu miałbym spokój już i byłby luz. O właśnie, a słuchajcie, 232 lata, ja to mogę z nim to przedłużyć. Oczywiście kluczowy zawodnik. Więc tu możemy tak pokombinować. Kombinujemy z tymi transferami. Zobaczymy, jak to wyjdzie, słuchajcie. Może ja to robię trochę źle. Może robię dobrze. Nie wiem. Eliminacje. Oj, tam Polska ciągle jeszcze ma szansę. Zobaczcie, jesteśmy na trzecim miejscu. Mamy 8 meczyków, 14 punktów. No i teraz niezwykle ciężki mecz z Włochami. Ale jest problem. Ponieważ nie ma lewego. Lewy ostatnio całkiem sobie nieźle radę dawał. No gdybyśmy tutaj jakiś remis zgarnęli, to jeszcze jakieś nikłe szanse byśmy mieli. Jeżeli przegramy, no to oczywiście odpadamy. Ja tu jakichś dużych szans chyba nie widzę w tym meczu. Chociaż ostatnio zaskoczyli mnie. No właśnie, jest już 1-0 do tyłu. No to już mamy poza mecz. To już wiemy o tym, że oczywiście na żadne jakieś tam euro albo inne mundiale nie jedziemy. Lewego ostatnio trochę opierdzieliłem i coś tam strzelał nam pod koniec, ale no właśnie. No w tym meczu kompletnie tutaj nic nam nie wyszło. Dostaliśmy grubo, 3-0, do domu,
W ostatnim meczu nawet nie mamy po co grać, nawet spadliśmy na pozycję niżej. Irlandia jeszcze chyba tam punkt nabiła. Zagramy z ostatnią Finlandią. To w zasadzie to już mecz o nic. I teraz jest taka sprawa, że mogą mnie po tym sezonie wypierdzielić z reprezentacji. Tylko bez żalu, słuchajcie. Chociaż tak powinni się cieszyć, bo z tą grupą, co mieliśmy tutaj, z tym składem, z jakim gramy, nie ma jakiejś rewelacji. I tak jest nie najgorzej. Skoro chociaż wygrać ten mecz, skończyć na trzeciej pozycji. Szkoda, bo tam źle zaczęliśmy na początku. Przegraliśmy parę ważnych meczy i moim zdaniem, gdybyśmy tam chociaż jeden na początku mecz, któryś z tych na początku wygrali, jeszcze jeden, ja pierdzielę, co za cielaki. To na pewno byśmy mieli lepszą pozycję. Dobrze, słuchajcie, moi mili, przed nami teraz mecz z Realem Madryt. Naszą drużynę sobie pochwalę za ostatnie rozgrywanie. Słuchajcie, przyjęta. Zobaczcie, wszyscy przyjęli. Najpierw podpisujemy z Messi. Nie, wszyscy przyjęli już, słuchajcie. Wow, no to pięknie. Wraca zawodnik po kontuzji. Bardzo dobrze, wreszcie wraca nam defensywny pomocnik. Teraz tak, dzięki trenerze, okej, zadowolony, w sprawie opuszczenia klubu, Piqué. Nie, Piqué, ty nie możesz mi przejść. Uważa się, że rozwinął, Sandro. Czyli kolejny darmozjad, przed pieniądze. Więc zobaczmy w takim razie biuro, kontrakt. To ten Sandro od nas chce. Okej, właśnie Piqué odrzucił wtedy kontrakt. Tam chciałem coś wydłużyć, ale spokojnie. Piqué jeszcze zagadamy. Sandro. Sandro w ogóle chciałeś. Ile byś chciał? 25 tysięcy. O kurczę. Ale jako młody piłkarz, powiem ci szczerze, sam chcę zarabiać na tydzień, więc... 25 tysięcy oczywiście mogę ci zaoferować, jednak musisz się zgodzić. Mam nadzieję. Nie dałem żadnej pozycji, ale to chyba wie, o co chodzi. No kochani, przed nami pojedynek z Realem Madryt. I uwaga, bo to jest jedna z trzech tylko drużyn, która jeszcze nie straciła żadnego punktu. Jesteśmy my, Valencia i oczywiście Real Madryt. Gram jako gospodarz. Myślę, czy czasem właśnie w składzie by nie trzeba było pogrzebać troszeczkę więcej. Powiem wam, że tak, Piqué na środek jak najbardziej musi powrócić do grania. Myślę teraz sobie, tam Di Maria, Hazard, tam na razie jest ok. Tutaj z tyłu, jeszcze bym ciebie nie wpuszczał. Właśnie ciągle kontuzja, później może nam się przydać, więc zostawimy to tak, jest teraz. I z takim składem polecimy. No, gramy na własnym boisku. Tu zwycięstwo się przydało, ale zobaczcie, jak idą. 3-0, 1-0, 4-0. Trzy ostatnie mecze, 8 bramek strzelonych, żadnej straconej. Ronaldo, Rooney, ja pierdolę. Ale tam jest atak. Jeszcze lewego mają, tylko lewy kontuzjowany jest. Chociaż nie wiem, czy czasem gdzieś go nie opchnęli. Tego nawet nie patrzyłem. No, pierwsza połowa na razie. Cicho, Piqué, kontuzja, żółta kartka, masakra. Ja pierdzielę, co tam się dzieje? Piszczek, żółta, co my tam wyrabiamy? 0-0, słuchajcie, więc pierwsi, w zasadzie oboje, tak, gdzie tracimy punkty. Ale my tu kartek narobiliśmy. Oni tam 0 w ogóle, na spokoju. Więc to chyba po naszej stronie był jakiś błąd. Oni chyba bardziej atakowali, tak mi się wydaje. Dobrze, sprawdźcie maila. Konferencja prasowa przed naszym kolejnym pojedynkiem ze Spartak Moskwą. Ja myślę, że to możemy dalej nasz, możemy pochwalić mimo wszystko. Oferta kontaktu przyjęta i kontuzja zawodnika na 4 miesiące. Kewła. Proszę, wypada ze składu. Pięknie. Puściłem go na chwilę i od razu wypadł. Mamy Manchester United, Spartak Moskwa, Celtic. Ja pierdzielę. Ale my mamy ekipę wicemistrzów. O ja pierdzielę. Ale tam będzie się działo, słuchajcie. Ale wszystko jest do wygrania. Wszystko jest do wygrania. Więc tak, Piqué oczywiście już zmieniasz. Więc tutaj myślę, że już defensywny mógłby wejść. Chociaż jeszcze, może spokojnie trzymać.
Jakiś obrońca musi wejść. Środkowy pomoc. Jak patrzę teraz. No właśnie, Roberto czy ten? Prawie który lepszy. No to Pique nam ze składu wypada. Nie jest to dobry znak. Ale mamy zamiennika jeszcze. Całe szczęście. Panie. Całe szczęście. No to zobaczmy, jak nam pójdzie. Pierwszy mecz w tym sezonie. Już jedno trofeum mamy. Juventus ograliśmy. Masz szalane. Kurde, jakiś Kombarow nam strzela na 1-0. No, Hummels, pięknie 1-1 i ruszamy. Panowie do boju, musimy to wygrać. Borussia, z którą graliśmy dwa razy z rzędu w finale. Manchester City 3-1 z CSKA już jedzie. Ja pier... Właśnie, Manchester? Za jakim CSKA? Z Celticiem powinien grać. CSKA Moskwa? Manchester City? Spartak Moskwa? CSKA Moskwa? A, Manchester City, nie United. Oje, mi się pogęciło. Słuchajcie, kochani, z tego wszystkiego nie zauważyłem, że Neymar strzelał w 63 minucie bramkę. Słuchajcie, kochani, wygraliśmy 2-1. I bardzo, bardzo jestem z tego zadowolony, chociaż powinniśmy wygrać więcej. Uważam, że z takim przeciwnikiem powinniśmy sobie poradzić zdecydowanie lepiej, ale jak mówiłem wcześniej, jest już u nas w składzie troszeczkę wiek się wkrada. Taka starość, wiecie, no, już nie jest to samo co wcześniej, więc możemy tutaj naprawdę ten sezon mieć dużo gorszy od poprzedniego. Słuchajcie, na razie jeszcze, nie wiem, chyba tu dokonam pewnych zmian. Myślę, że Bale może za Di Marię wskoczyć, niech troszeczkę pogra sobie chłopak. Hazarda trochę to jeszcze zostawię. Podpisał kontrakt nowy, niech pogra. Iniesta póki co nie płacze, więc powinno być ok. Gramy teraz z Atletico Madrid. No. Ciężki kolejny pojedynek. Chociaż oni ostatnio sezonów takich aż najlepszych nie mają. Kurde, żółte karty łapiemy. Piszczek chyba już wyleci w następnym meczu. Śmiech, kurde, martwi to. Łapanie żółtych kartek. O, czerwona. To już na pewno wyleci. Iniesta wchodzi. Może ożywi trochę grę. Może ożywi trochę grę. Nie, następna kontuzja. Kurczę, następny remis. Kurde, tracimy punkty. Walencja idzie jak burza. Kontuzja zawodnika. Trzy dni tylko. Dobrze, całe szczęście. No i Łukasz Piszczek zawieszony. Mam prośbę. Dał ci szansę zagrania. San. To musiałbym spojrzeć teraz, jak to wygląda. Więc tak, Piszczek. Prawa strona. No i tu jest w zasadzie. Tu jest w zasadzie lipa. Z lewy obrońca, więc tego muszę wprowadzić. Sandro. Sandro. Za Telo może ewentualnie tu wejść do rezerwy. O, właśnie, za Songa, więc Song teraz na razie troszeczkę odpoczniesz sobie. I zostawimy to tak, jak teraz jest. No, mamy troszeczkę osłabienie po prawej stronie na obronie, ale mamy za to wzmocnienie w środku, w defensywie, w pomocy, jak i w obronie. Czy no, w defensywie, no, już powiedziałem wcześniej defensywie, no, tak czy siak, wiadomo o co chodzi. Wraca po kontuzji, zobaczymy, jak będzie się sprawował. A ja mam nadzieję, no właśnie, że wreszcie napastnicy zaczną strzelać bramki i już Messi w 10 minucie pakuje brameczkę na 1-0. Chyba tak się skończy pierwsza połowa. Tak jest. Najważniejsze, panowie, bez kartek grać. Spokojnie, niech oni faulują. Dobrze, jest zmiana. Adriano wchodzi. Neymar, no właśnie, o to chodziło, że napastnicy mają strzelać bramki, a nie obrońcy. Ostatnio tylko u nas pomocnicy i obrońcy strzelali bramki. Jest 2-0 wygrana, bo się troszeczkę martwiłem. I w tej chwili, kochani, po 6 meczach mamy 14 punktów. Nie jest źle, ale Walencja idzie jak burza, a przed nami, słuchajcie, kochani, ostatni pojedynek tego epizodu. Chociaż nie, tam jeszcze widzę Liga Mistrzów, więc jeszcze Ligę Mistrzów wam pokażę, słuchajcie. Więc nie ma problemu. Koniec zawieszenia. Oczywiście Piszczek może już powrócić do gry. Tak jest, ten już jest zadowolony. Bardzo dobrze, a przed nami kolejny pojedynek, a ja już tutaj muszę wprowadzić małe zmiany. To musi wejść, słuchajcie, musi powrócić Piszczek, gdyby. Tutaj myślę, tak możemy pokonać. Dobrze, ja myślę, że Iniesta. Już czas na Iniestę, żeby trochę pograł. W ataku tam trójca jest praktycznie niezmienna. Oni tam grają jak huragany i mają tak grać. A przed nami gramy na wyjeździe. Lewantek, kurczę, no martwią mnie pojedynki na wyjazdach. Bardzo mnie martwią pojedynki.
nie grają tak, jakbym chciał. Messi, kontuzja. Zobaczymy, jak bardzo jest kontuzjowany, ale na razie gra. Nie, szedł z boiska. Szedł z boiska, strzelił go co bramkę na 1-1. Słuchajcie, panowie, weźcie coś, zagrajcie. Remis. Oj, ale Messi, teraz Messi, na ile wypadłeś? 5 tygodni. Ole padaka. Ale padaka i jeszcze przed samym ważnym meczem Ligi Mistrzów z Celticiem. Tam widzę, remis był 1-1, musiał być chyba tak. Znaczy nie wiem jaki remis, ale muszę to sprawdzić, po bramkach byśmy widzieli, jaki to był wynik. Tak, było 1-1. Jesteśmy w dobrym położeniu, słuchajcie, ale znaczy w dobrym, nie do końca są, więc w świetnej formie. Jest w świetnej formie, dobrze, spokojnie. Muszę jakiś złoty środek znaleźć teraz. Złoty środek muszę znaleźć, więc teraz tak, Messi wypada. Messi wypada i tutaj wchodzi Celo. Zgadza się, Song jest w formie, okej, okay. Skoro chce zagrać, niech zagra. Bale, Iniesta i reszta chyba jest dobra. Kurde, zaczyna się nam ta ławka robić kontuzjowana. Messi, Piqué na ławce. Nie mogą grać. Messi w zeszłym sezonie już złapał kontuzję i wrócił do ostatni mecz w Ligi Mistrzów. Słuchajcie, to był dopiero powrót i strzelił bramkę. Teraz 5 tygodni wypadł. Kurde, ciężko. Chyba za dużo daje mu grać w tej chwili. Się wydaje. Nie ma zmiennika. Do części go zmieniać. W jakichś 3 meczach chociaż na jeden. Ale dobrze, skoncentrujmy się tutaj. Mamy Telon, mamy Neymara w ataku. O, Neymar z karnego. Całe szczęście. Piszczek znowu łapie kartkę. Nie podoba mi się to. Piszczek mi się naprawdę nie podoba. W ogóle ta obrona. Pali kartki. Jest, pięknie. Telo wchodzi. Tam cholera wie, jak on się nazywa. Nieważne. Strzela bramkę, słuchajcie, na 2-1. I wygrywamy drugi mecz. Słuchajcie, kochani, mamy 6 punktów w Lidze Mistrzów. I to mi się podoba. W lidze nam idzie tak na razie, wiecie, no może nie źle, może nawet nie średnio, jest dobrze ciągle. Ale wiadomo, no troszeczkę tak na razie atakujemy z tyłu. Nie jesteśmy chyba faworytami w tym sezonie. Pomimo, że bronimy tytułu. Ale wiecie, no różnie to jest. No tutaj oczywiście skład już... Możemy podać, to jest dla nas bez różnicy, więc jak widzicie, tabela w tej chwili wygląda w taki sposób, że Valencia po 7 meczach ma 21 punktów, 17 mam bramek strzelonych, tylko 4 stracone, Real Madrid 16 i 2. My mamy 10 i 2, słuchajcie, zawsze strzeliśmy, znaczy zawsze mało bramek traciłem i dość dużo strzelałem, no tym razem nie ma jeszcze dużo strzelonych, ale spokojnie. Nie mamy żadnej porażki, tak samo jak i Real i Valencia, ale mam za to już 3 remisy. Valencia jeszcze nie straciła żadnego punktu. Jak to wygląda z tyłu? Deportivo, Betis. Kto tam po środku? Atletico widzę już tam dogania trochę tą pucharową stawkę. Sevilla w środku, Celta Vigo już nisko, więc znowu podobnie jest jak w zeszłym sezonie. No świetnie to wygląda. Naprawdę zapowiada się świetny sezon. Sandro. Chciałby zagrać w końcu. Song. Pięknie, podziękował, bardzo dobrze, słuchajcie kochani. Więc to by było na tyle w tym epizodzie. Liga Mistrzów idzie dobrze. Liga spokojnie, pod kontrolą, więc mam nadzieję, że jeszcze odbijemy się. Wygraliśmy jakiś tam super Puchar Europy, coś w tym stylu, coś takiego. Jakiś tam odpowiednik. Więc nieźle, słuchajcie moi mili. Ciągle walczymy, ciągle próbujemy coś tu osiągnąć. Ciągle wzbogacamy nasze doświadczenie. Podpisaliśmy kontrakty z Messim, z Neymarem. Hazardem, więc nieźle. Mamy zawodników na kolejne kilka lat, oczywiście, jeżeli zostaniemy w tym klubie, bo być może po tym sezonie, jeżeli nam nie wyjdzie, nie zdobędziemy tylu pucharów, tyle trofeów, ile by chcieli z zarządu, no to oczywiście możemy stracić posadę, ale wtedy nie ma problemu, pójdziemy do innego klubu, będziemy walczyć dalej, próbowali kontynuować naszą, oczywiście, karierę frajera, kochani, więc ja dziękuję za ten odcineczek, zapraszam jak zawsze na kolejne, trzymajcie się serdecznie. Ejka!